Pamiętam, jak w dziecięcych latach na boisku piłkarskim wołaliśmy: każdy głupek strzela w słupek. A teraz ciśnie mi się na usta powiedzenie: każdy głupek stawia słupek. Czy autor pomysłu ustawienia tego słupka w ogóle zastanowił się nad tym, co zrobił? Jak ma się tutaj zmieścić jakieś auto dostawcze, na przykład z meblami, bo ktoś się przeprowadza? A tak w ogóle, po co w tym miejscu bruk zwalniający? Co on daje? Jeśli już projektant tego rozwiązania chciał zabłysnąć, to mógł tu wprowadzić ruch jednokierunkowy, bo tu jest za wąsko na dwa kierunki.